Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam z różnych przedmiotów, ale tylko takich ilościowych jak statystyka, badania operacyjne, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw i wiele innych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Ewentualnie, gdy macie już konkretne zadania do omówienia, jak najbardziej piszcie na zadania-projekty@wp.pl i w załączniku umieszczajcie swoje zadania. Gdy tylko będę miała taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. A dzisiaj Wam chciałam przedstawić zadanie z przedmiotu statystyka, dokładnie matematyczna, powiedzmy z estymacji parametrów rozkładu, a dokładnie chodzi o to, że chcemy zbudować, mówiąc prościej, przedział dla odsetka. Chodzi o to, że mamy takie typowe zadanie, jak widzicie, że mamy iluś mieszkańców pewnego miasta, gdzie próba liczyła 4000 osób i wśród nich zbadano liczbę osób, które nie tylko mieszkają w tym mieście, ale również w nim się urodziły. Na podstawie próby stwierdzono, że takich osób było 520 i przyjmując współczynnik ufności 0,95 zbudować przedział ufności dla wskaźnika struktury osób mieszkających w tym mieście i w nim urodzonych. I teraz, żeby dokładnie rozwiązać to zadanie, po pierwsze musimy wiedzieć, że czy spełnione są założenia dotyczące odsetka. Chodzi o to, że mamy mieszkańców, powiedzmy, pewnego miasta, może być oczywiście więcej niż 4000 osób, ale wylosowano próbę, czyli pewną podzbiorowość, malutki fragment pewnego miasta i z nich wiemy, że część osób w nich również się urodziło spośród tych mieszkańców. I teraz musimy na pewno sprawdzić, czy nasza próba jest dość liczna, bo to nie zawsze jest spełnione w zadaniu, a niektórzy wykładowcy jeszcze wymagają, żeby takie coś sprawdzić. A więc na pewno nasza próba jest wystarczająco liczna, bo liczy po przynajmniej 100 osób i wynosi 4000, więc na pewno pasuje. Drugi element sprawdzający to jest, czy odsetek z próby zawiera przynajmniej 5%. Czyli musimy sobie tak wstępnie na kalkulatorze policzyć, czy 520 wyróżnionych osób spośród 4000 to na pewno wychodzi nam ponad 5%. W tym zadaniu jest to na pewno spełnione. Możemy sobie też powiedzieć, że na pewno estymator odsetka, to znaczy jakby taki sposób wyznaczenia odsetka wygląda następująco, że posiada on na pewno rozkład normalny i pierwszym parametrem, czyli przeciętna wartość tego odsetka to jest P, a odchylenie standardowe od tego odsetka to jest tutaj zapisane, że to jest pierwiastek P, P i N. P to jest oczywiście odsetek z populacji generalnej, czyli dla wszystkich jednostek, które badamy, a N to jest liczebność naszej próby. Więc to jest taka informacja dodatkowa i na podstawie niej jest oszacowany wzór na przedział ufności dla odsetka. Po pierwsze, na pewno musimy pamiętać taką kategorię jak współczynnik ufności. Na ile procent jesteśmy pewni, że nasz przedział będzie pokrywał poszukiwany odsetek, ale dla populacji generalnej. I teraz tak, jeżeli jestem pewna, że na 95% przedział będzie pokrywał, to muszę szukać wartości krytycznej z rozkładu normalnego przy 5%, przy pozostałych 5%. Generalnie wynika to z teorii. Oczywiście, jeżeli chcecie znaleźć, dlaczego jest 1,96, na pewno możecie zaglądać na inny mój film, gdzie pokazuję, jak szukać wartości krytycznej z rozkładu normalnego. Ale pamiętajcie tak, współczynnik ufności wynika z treści zadania, a wartość krytyczna bierzemy na podstawie poziomu istotności, czyli tego dopełnienia do jedynki. Jeżeli jestem czegoś pewna na 95%, to oznacza, że nie jestem pewna na 5%. I na podstawie tego poziomu istotności błędu szukamy wartości krytycznej z tablic rozkładu normalnego, ewentualnie z dystrybuanty rozkładu normalnego. I teraz, jeżeli wiem, że łączna liczebność to jest 4000 osób i u nas wyróżnioną częścią zbiorowości tej próby jest 520 osób, które się urodziło i mieszka w mieście, to możemy oszacować tak zwany odsetek z próby. On jest oznakowany jako W,
i liczymy go jako m przez n. Niektórzy nawet nie mają liczone to jako w, tylko piszą m przez n i to będzie odsetek z próby. Czyli w tym momencie przechodzimy do głównego wzoru na przedział równości dla odsetka. Ono oczywiście, jak widzicie, bazuje w tym momencie na naszym estymatorze odsetka, czyli wzorze na poszukiwanie wartości odsetka w populacji generalnej. I zobaczcie tak, zamiast symbolu P piszemy M przez N, czyli wyniki z próby i mamy minus krytyczna i plus krytyczna, gdzie mnożymy razy odchylenie standardowe, jakie tutaj wychodzi na podstawie naszego estymatora. Po prostu w miejsce P piszemy M przez N i P oznacza tutaj, jak widzicie, wzór na przedział ufności dla naszego badanego parametru, czyli odsetka, i możemy powiedzieć tak, że z prawdopodobieństwem 95%, które tu się znajduje, szacowany odsetek zawiera się między tą granicą a tą górną granicą. I teraz konkretnie licząc, możemy sobie podstawić, jak widzicie tutaj, odsetek z próby, tu też jest odsetek z próby i tu raz się odejmuje, a tu raz się dodaje, dokładnie ta sama wartość. I po prostych obliczeniach otrzymujemy wynik. Oczywiście najlepiej policzcie to, co jest pod pierwiastkiem, potem wyciągnijcie pierwiastek i dokonajcie obliczenia 520 przez 4000 minus 1,96 razy obliczona wartość pierwiastka, tutaj plus 1,96 razy obliczona wartość pierwiastka. Zawsze zachowujcie P tutaj dużo, bo to oznacza, że z prawdopodobieństwem 95% odsetek w populacji generalnej zawiera się od 11,96 do 14,04%. I tak właśnie zinterpretujemy, że z prawdopodobieństwem 95% przedział ufności dla odsetka osób, które mieszkają w mieście, ale też się w nim urodzili, to 11,96% do 14,04%. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło sposobu szacowania odsetka na podstawie próby. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, czy to ze statystyki opisowej, czy z matematycznej, z ekonometrii, czy jeszcze z innego przedmiotu, jak najbardziej możecie pisać od razu do mnie na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Ewentualnie wejdźcie na stronę internetową zadania-projekty.pl, gdzie możecie się zapoznać zarówno z zakresem moich zadań, przedmiotów, z których mogę Wam pomóc w zakresie zadań, czy też w zakresie możecie tam zapoznać się zasad, na podstawie których ja współpracuję ze studentami, a sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Zapraszam Was oczywiście do przeglądania innych filmów, również ze statystyki matematycznej, czy z opisowej, czy już dalej idąc z ekonometrii. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, czy też poszczególnych filmów. Udostępniajcie te filmy swoim znajomym, przeglądajcie playlisty związane z konkretnymi przedmiotami i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo wtedy macie większą gwarancję, powiedzmy, gwarancję tego, że zaliczycie czy kolokwium, czy egzamin. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.